Witam jeszcze raz. Słoneczko wyszło. A mój Daszek czeka na wyciełaczu. Także spróbuję kilka łat nabić. Może uda mi się jeszcze jedną warstwę membranki. Ale to już zobaczę zaraz. Piła. Ach, kurde. No dobra, jeszcze piła. No, także spróbuję ogarnąć. Nie wiem, czy tą. Nie wiem, fachowcy się nauczyli wszystko elektrycznie robić. A przecież piła ręczna też działa i wcale dużo nie wymaga, że tak powiem, energii. No ale w dzisiejszych czasach fachowcy wszystko muszą mieć elektryczne. Znaczy, ja nie jestem fachowcem, także tutaj nie zrozumcie mnie źle. Dobra. Nie wiem, muszę kilka łat nabić, może się uda. Zaraz z prostszą stroną. No wiem, że będzie problem pewnie. Będę sobie musiał tutaj wrzucić parę, ale nie chcę się czekać na kolegę. A chciałbym trochę zrobić. No pewnie mam inną robotę, ale to tam. Ale chciałbym spróbować trochę porzeźbić. Może do końca nie zajadę, bo nie wiem, ta ostatnia warstwa, te ostatnie warstwy dachóweczek mogą sprawić trochę, że tak powiem, kłopotu. Czy może nie kłopotu, ale trzeba będzie tam wymierzyć, co by nie musieć, nie wiem, docinać albo coś wymyślać z następną. Dobra, kurde, mogłem jeszcze jednego, nie wiem, takowego pieska, konika, nie wiem jak to zwą. Jedni mówią piesek, drugi konik. Konik. Kłonik, cholera, trzeba będzie ciąć. Krótkie, kurka wodna. Zostały mi takie krótkie. Krótkie łaty. No nic, kurczę, trzeba będzie. Ła, cholera. No i ładnie. Jednak kurczę. Nie mam takiej wprawy. Skoro mi młotek ucieka, to kurczę, przed chwilą się ciepło zrobiło. Przed chwilą znowu chmury naszły, to była katastrofa mała. Także luz bluz. Teraz tu muszę na połóweczkę tą ładniejszą częścią mniej więcej. Dobra. No i oczywiście sęk. Dobra, tu dociskam do górnej powierzchni. Dobra, tak żeby połówka wyszła. Nie wiem, może uda mi się kilka łat nabić, żebym mógł. No kilka to nie wiem, no i tak trzeba będzie całość chyba zrobić. Znaczy całość. No i tu jest, kurde, problem trochę na brzegach. Nie wiem, może. Niestety nie mam pistoletu, żeby to robić pistolecikiem. Ale wytrzyma ciężar dachówki bez przesady. Z tego się nie strzela. No, byle mój ciężar wytrzymał. Także. No i co to za grubas tutaj nie wchodzi mi. Cholercia. No dobra, mniej więcej. Ta dachówka Piemont ma dosyć tutaj margines spory. Kurczę, jak się gorąco zrobiło. No mówię, przed chwilą marzłem, a teraz
Teraz jest ten. Teraz jest lipa. Dobra, ta jest prostsza. Dobra. No i tam trzeba będzie dociąć później. No niestety zostały mi takie krótkie. Tam jeszcze może parę dłuższych. Łaty. Kurde, nie wiem czy nie za mało ich jest zamówionych. Chyba 1000 metrów. No kurde, na taki dach. Chyba, że tam coś ktoś nie doliczył, ale no nie wiem, mam nadzieję, że się wszystko zgadza. Cholera, no nie mam wprawy, nie mam wprawy, ale we dwójkę te łaty się lepiej bije mimo wszystko. No i nie jest to pistolet, gdzie gwoździe są cieńsze i no mówię, pistolet, automatyka, kurde, fachowcy wszyscy robią, wykorzystują narzędzia fachowe. Dobra, zaraz tutaj jeszcze tam dorównam. Tu pod lekkim kątem. No czasami, mówię, pękają delikatnie. Trzeba uważać na paluchy, bo kolega wymierzył, zrobił takie dwa, jak już mówiłem, pieski, koniki, przymiary, o. No i co? I przyjemna robota. Zaraz, kurde, zobaczę jak ta piła tutaj sobie radzi, bo o co tu, kurde, bez łapka. Gwóźdź bez łebka. Kątem, co by, znaczy, w sumie pod kątem, nie wiem czy on nie będzie za krótki, ale dobra. Zaraz zobaczę jak sobie radzi ta, bo braliśmy tą łańcuchową ostatnio, ale tamta jest ciężka, duża. W sumie tej tutaj jeszcze nie używałem, także teraz ile on ma grubości. No, trochę tutaj trzeba będzie chyba obniżyć. Ja nie mam pokrętła. No dobra. Boję się, żeby tam dalej nie ciąć. Ponieważ jest tam gwóźdź. Dobra. No i tyle. Chyba nie będę wam tu zasmucał. Pokażę później, jak coś nabije więcej tych łat. Tam skończyłem. Już całość z tej z tą bazerią. Styropianik po szczycie poszedł. Zaimpregnowałem bazerię od góry. I no, teraz się zajmę łatami. Spokojna robótka. No spokojnie. Kurczę, tu łączenie, ale dobra. No niestety tak wyszło. Tu otwór techniczny, okno będzie wyżej. Ale to... Dobra. Dziękuję. Później coś pokażę.